Właśnie sobie przypomniałam, że jak byłam młodsza, to nie miałam żadnego problemu z vlogowaniem. W podstawówce po prostu biegałam z tym aparatem i gadałam sama do siebie i nie było żadnego problemu. Teraz, jak chcę to robić poważnie, problem. Jakoś nie umiem się dalej oswoić z tą kamerą. Ale wiem, że to jest kwestia wprawy, nie wiem, może jak byłam młodsza, to też więcej nagrywałam. To jest możliwe. Biegałam z tą kamerą wszędzie. Ale też moje koleżanki się tego nie bały, nie? Wszystkie nie miały żadnego problemu z tym, że nagrywam. I to było normalne. Jak czy siak jest 16 marca. Jak ostatni raz coś nagrywałam, zdawałam sesję, dostawałam piątki, chodziłam na uczelnię i mieszkałam gdzie indziej i nie było pandemii. Także trochę się pozmieniało przez ten czas. Pokażę wam później może pokój. Ale na razie jest troszeczkę nieogarnięty, więc nie będziemy w to się zagłębiać. Nie chcę zabrzmieć tak, że się cieszę z tego, co się dzieje, no bo się nie cieszę oczywiście, że mamy problem, taki już dosyć globalny, ale potrzebowałam takiego czasu dla siebie trochę. I w końcu czuję teraz, że odpoczywam po tym semestrze. Zaczniemy naszą dzisiejszą szaloną przygodę od przebrania się. To mnie zmusi do tego, żebym uprała jedyny tres, jak... To mnie zmusi, żebym uprała jedyny dres, jaki mam. Więc jakbyście go chcieli, to albo musicie ze mną skontaktować bezpośrednio i kupić go jakoś bezpośrednio ode mnie. Wątpię. Ewentualnie druga opcja, żeby się zarejestrować z linku poniżej i wtedy macie dostęp do sklepu i możecie sobie zamawiać. To samo z maską. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że woda jest inna tutaj trochę niż u mnie, ale moja skóra troszeczkę zareagowała na tą przeprowadzkę. Ale to może być też kwestia tego, że po prostu skitu już zaniedbałam. A teraz jest pandemia. Idealny czas na spadek w domu, nie? Patrzcie, jaka chillera utopia. Nie będę dużo gadać, bo dzień się przesuwa. Tam w środeczku jestem szczęśliwa. Z tej kamerki. Muszę się nauczyć jakoś vlogować w ten sposób. To oczywiście, że główna kamera będzie dobra, tylko z jakiegoś powodu po prostu nie starałam się na nią przestawić, a warto by było? Może tak. Jedyna studencka rzecz, jaka ostatnio się wydarzyła, to dzisiaj dostałam maila od dziekana, który jest moim promotorem, że w ciągu 2 tygodni mam mu wysłać trochę pracy licencjackiej, kilka stron. A tak to cała reszta uczelni po prostu stoi. Nie ma jej. Legitymacje przedłużone odgórnie. Ale dziwnie tak, mam ostatni semestr, nie? Ostatni semestr licencjatu. Nie jestem na uczelni i mam pisać licencjat w domu. No i co, no i będziemy jakoś się pewnie uczyć i ogarniać, chociaż powiem wam, że na razie to mi się tak w ogóle nie chce. W sensie siedzę tutaj i bardziej wolę ogarniać rzeczywistość, na przykład myłam okna wczoraj. Tracę jakiekolwiek te wyrazy twarzy. Przestaję używać mimiki. Czy to jest równo? Nie no, chyba jest. Albo nie. Nie jest. Coś jest nie tak. Czekajcie. Lepiej. Jak nam się podobają? Znowu są trochę krzywe. Ale ja chyba się po prostu już z tym pogodzę. Mam niesymetryczną twarz, to będę miała też niesymetryczne brwi. Thank you.
prawie już skończyłam vloga. Mówię do kamery, wyłączyłam nagrywanie, jakby co. Będę cię wycinać i będzie śmiesznie, będzie wyglądać, jakbym gadała sama do siebie i udawała, że ktoś tu jest. Tam jest mój chłopak, ale nigdy go nie zobaczycie i nie usłyszycie. Taka beka. W każdym razie prawie skończyłam vloga, którego pewnie już widzieliście, albo nie widzieliście, bo nie jestem. W każdym razie wyszedł ten vlog straszliwie długi. 26 minut ostatniego tygodnia sesji. Strasznie dużo. Ale skracałam jak się dało. I tak. Potem zrobimy pranie, tak? Mamy tą tablicę. Mam te piękne, takie szalone pineski, mi Milena dała. Crazy są. I chciałam sobie tutaj poprzypinać jakieś pozytywne rzeczy, żeby mi się lepiej zrobiło. Że jestem super, jestem ładna, jestem fajna. Nie no, chciałam sobie przypinać jakieś karteczki takie, które gdzieś tam albo ktoś kiedyś mówił mi, że to we mnie widzi, albo z tych testów psychologicznych i innych takich cech charakterystycznych dla mnie, te pozytywne, powypisywać sobie i patrzeć na to, to no odbudować swój wizerunek we własnych oczach, bo miałam ostatnio z tym problem, nie? Więc zrobimy to teraz. Tylko muszę znaleźć karteczki. Powiem wam, że tak szybko się to będzie dodawać. Znowu bardzo szybko mówię i znowu to potem będzie niezrozumiałe. Powinnam zacząć mówić znowu tak, jak czytam na głos książki. Wtedy zawsze się staram wszystko artykułować ładnie i wtedy wszystko jest zrozumiałe. Musimy nad tym popracować. 8 minut zostało, a ja jeszcze nie mam miniaturki. Nie wiem, czy to jest kwestia tych karteczek, które wczoraj poprzypinałam, ale jest mi dzisiaj lepiej. Jeszcze lepiej niż wczoraj, chociaż w ogóle jest mi dobrze, od kiedy się przeniosłam. Życie jest dobre, nawet jak jest pandemia, tyle wam powiem. Więc zrobimy rzecz. Zrobimy zupę. Znaczy, nie zupę. Zupę później. Teraz zrobimy tą taką śmieszną. Teraz wam pokażę. Takie coś mamy. Od pani Ani. Bardzo dobra była pomidorowa, więc będziemy próbować z tej. Dodane. Taka jestem produktywna, ojej. Jeśli chodzi o wytwór pani Ani, to dobry, ale w ogóle nie bataty. To miało być batatowe, to miał być krem z batatów. W ogóle nie czułam batatów, chyba że krem z batatów tak właśnie smakuje, a ja o tym nie wiem, bo nigdy nie jadłam. Natomiast pomidorowa była lepsza. A co do studiów, taki update. Dostałam informację dzisiaj na maila, że... Co ja dostałam? Że do poniedziałku... A jaki dzisiaj jest dzień, nie wiem nawet. Jest środa, dziękuję. Jest środa, a do poniedziałku najpóźniej mamy się dowiedzieć, w jaki sposób będziemy mieć prowadzone zajęcia online. Więc zajęcia będą. Więc przydałoby się, żebym zaczęła jednak pisać trochę tego licencjatu, skoro potem będę miała jednak zajęcia. Ale zaczęłam czytać książkę dzisiaj, tak? Więc nie jest aż tak źle. Byłam super produktywna dzisiaj, ale byłam na pewno dużo bardziej produktywna niż wczoraj. I zdecydowanie jeszcze bardziej niż przedwczoraj. Więc idziemy powoli, tak jak powoli uczelnia ogarnia, co ma robić, jeśli chodzi o zajęcia online, to tak samo ja powoli ogarniam, jak się ogarnąć. Jesteśmy na dobrej drodze wszyscy. Z tej okazji pogram w Simsy teraz.
Teoretycznie nie powinnam do tego kubka robić gorących napoi, ale w praktyce jak ono nie jest całkiem gorące, tylko ciepłe, to chyba nic się nie dzieje, nie? W każdym razie powiem wam, że zaczęłam robić ciekawą rzecz, którą nie wiem, czy powinno się robić. Mam w tej chwili 3 kawy. Wszystkie kupione w TK Maxie. Jedna jest jakaś tam super mocna, dosłownie napisane jest stupidly strong, czy coś takiego. Druga jest waniliowa, która się okazała najgorsza, co jestem zaskoczona, bo ja lubię bardzo wanilię. I mam jeszcze jedną czekoladową, czy coś takiego. Toffee, czekolada. Każda osobna ta kawa jest taka... Da się wypić, okej? Okay? Ale jak się zaczęłam je sobie mieszać, tu się dopiero zaczęła zabawa, moi drodzy. W zależności od tego, ile dam tej mocnej, to mam zupełnie inny smak każdej z tych kaw, które mam. Nie straszna mi kwarantanna, bo wystarczą mi 3 kawy, żeby tworzyć miliony smaków. Patrzcie, jakie piękne niebo. Zjedliśmy śniadanie i siedzę i gram w Simsy. Powinnam pisać licencjat, ale zaczniemy pisać licencjat, tylko wczoraj jakoś tak wyszło, że w końcu piliśmy wino. Znaczy, ja piłam z dziewczynami, bo mój narzeczony nie chciał. No co? Jestem po winie, nie? Więc jeszcze dajmy sobie chwilę, jeszcze kawy nie skończyłam. To można jeszcze pograć w Simsy, zanim zacznę robić coś więcej. Zresztą wczoraj przeczytałam aż 2 strony z książki. To nie jest tak, że nic nie zrobiłam i dodałam vloga, nie? Wszystko będzie dobrze, wszystko jakoś ogarniem. Chciałabym, żeby było tak jak w Simsach, że jak się ma lepsze łóżko, to się wysypiesz bardziej szybciej i możesz wstać o 4 i zrobić pracę domową z rana. No. To by było coś. No, to pograłam w Simsy, zrobiłam mu drugą kawę, pojadłam maliny i w tym czasie całym pojawił się update co do studiów. Odezwała się profesor od zajęć najbardziej praktycznych i się zastanawiałam, jak my w ogóle to ogarniemy, żeby emisję głosu, która miała polegać na regularnych ćwiczeniach, no, żeby jak zrobić te zajęcia online. Będziemy mieć z nią te zajęcia w poniedziałki, więc trzeba będzie, mój drogi, też w poniedziałek wstawać wcześniej, o 9 mam zajęcia tutaj. Fascynujące życie studenta w kwarantannie. A najlepsze jest to, że to życie wcale się nie różni bardzo od mojego codziennego życia. Po prostu mniej ludzi oczekuje ode mnie rzeczy. Co jest bardzo dla mnie pozytywne. Jestem spokojniejsza. Jutro wstanę rano o 7:00. Zrobię kawę, siądę tutaj i zrobię reklamę dla mamy. I zacznę czytać książkę. Znaczy zacznę, już zaczęłam. Wczoraj już zaczęłam. O Jezu. Chciałam powiedzieć coś do kamery, od razu powiedziałam niewyraźnie. Słyszałeś to? Nie będziemy rozmawiać o tym, dlaczego wczoraj wyszło tak jak wyszło, że prawie nic w końcu nie nagrałam i nic prawie nie zrobiłam. Najlepsze jest to, że wieczorem się przestraszyłam, że mam koronę i nie mogłam oddychać. Ale jak widzicie, przeżyłam. Więc kończymy reklamę, którą... No, jest dobrze. Notatki do licencjatu już sobie napisałam i czytanie książki. Ale jeszcze musimy dzisiaj ogarnąć się ze studiami, bo okazało się, że dużo profesorów się odezwało, że będą zajęcia, albo będą zaliczenia, albo trzeba coś tam czytać, coś tam robić. I ja muszę jakoś w ogóle wypracować totalnie nowy system na bycie aktywną w domu, bo na razie to wstaliśmy o 11:00. Troszeczkę późno. No trzeba się ogarnąć. Bo napiszę sobie tutaj na tej tablicy korkowej plan. Szukamy muzyczki do muzyczki. Co? Szukamy muzyczki do reklamy i są takie świetne nuty, że normalnie szok. Kto tego używa? Za nisko, sorry. Tradycyjne polskie. Dzikie gołębie. Nasz romantyczny obiad. Wygląda naprawdę, kurczę, polsko. Właściwie sobie uświadomiłam, że właściwie nie widzieliście nic z tego, że skończyłam tą reklamę. Ale nie ma to znaczenia, po prostu ją skończyłam, wszystko jest dobrze, nie? Nawet dwie, oh yeah. Nie mogę na to przyjrzeć.
Ubrałam się bardziej wyjściowo, to znaczy w inną bluzę niż zwykle. I w spodnie, nie dresowe, więc już jesteśmy na dobrej drodze, żeby zacząć coś robić. Obawiałam się tego, że nie ogarnę sobie dokładnie planu jakby zajęć online, bo trochę nie czaję po prostu, co się dzieje, nie wiem jakie mam zajęcia, nie wiem z kim mam zajęcia, nie znam tych ludzi, bo wszystkie zajęcia właściwie w tym semestrze, jakie mamy, są z ludźmi, no może nie wszyscy. No ale większości profesorów z tego semestru po prostu nie znam, nie widziałam ich na oczy, bo akurat tak wyszło, że byłam w drugiej grupie i przez ten tydzień, jak mieliśmy zajęcia, to ja nie miałam zajęć. I po prostu obawiałam się, że nie ogarnę tego też tak fizycznie. Więc wymyśliłam, że wezmę karteczki, skoro je mam, napiszę sobie zajęcia prowadzącego i jaki sposób rozwiązał sytuację, w sensie czy mamy się z nim mailowo kontaktować, czy mamy jakieś zaliczenie online inne, czy mamy jakieś zajęcie w ogóle, czy nie. I będę sobie dopisywać, jak się będzie coś pojawiać i wtedy przynajmniej będę wiedzieć co i jak. Więc to dzisiaj zrobimy. Oprócz tego przychodzi Milena, więc będzie i tak mniej ogarnięcie wszystko. I chyba posprzątamy, serio. Dzisiejszy dzień to jest po prostu szaleństwo. No urwałam ten dziubek. Ujęcie miało być takie ładne, takie wiecie. Otwieranie serka. Rosół mi pod śniegiem się schował. A jest drugi dzień wiosny. Drugi dzień wiosny. Drugi dzień wiosny. Drugi dzień wiosny. Ju! Sara, czekaj. Otworzyłam. Nie miałam tyle motywacji, żeby się ogarnąć. I tak już powiedziałam do mojego vloga, że jest dużo lepiej, bo patrz, założyłam wyjściowy dres i nie mam dresu na dole, tylko spodnie. Stara, jestem, normalnie jestem wzruszona, ja nie wiem. Milena, musisz łokcia. Widzicie? Słodziutka kawka. Bieramy się do bursy. Bieramy się do bursy. Bieramy się do... Co wy mi robicie? Kurwa, nie. Co ty nam zrobiłeś? Wiecie, imprezka się przeniosła na podłogę. Gawa ma znowu gołe stopy, dopiero zauważyłam.